Siema wszystkim z tej strony Zakrzew, a w dzisiejszym odcinku idziemy sobie na trening, no bo gdzie indziej, jesteście na kanale treningowym, więc będą tylko i wyłącznie treningi, żartuję. Będziemy chodzić na rękach, zapraszam. W odniesieniu do ostatniego odcinka będziemy pokazywali, na czym polega progresowanie i podwyższanie sobie leveli w kalistenice. Pobawimy się troszeczkę z handstandem. Kim jest handstand? Z kim mamy się bawić? Poziom pierwszy. Zadanie dla nas. Przejść całą tą długość od tego momentu aż do tamtej żółtej linii. A ty kiedy ostatnio chodziłeś na rękę? Wczoraj. Zesłaj się. Serio fajnie. Level pierwszy zaliczony listynika polega na tym, że to jest jak taka gra w prawdziwym życiu, gdzie podwyższamy sobie dane levele. Więc dzisiaj sobie sprawdzimy, jak daleko zejdziemy w tym handstandzie i na jakim levelu się po prostu zatrzymamy. To sobie cały czas ten poziom podwyższamy. Dobra, każdy z nas zaliczył całą długość. Ja bym ustawił teraz tor z tych paraletek po prostu. Taki daleki? Nie, może nie cały jakiś daleki, tylko może po prostu trudną sekwencję na tych paraletkach do przejścia. Na czym polega nauka stania na rękach? No na tym, żeby uczyć się tego balansu i stawiać się w niekomfortowych warunkach. Dobra, wykminiliśmy sobie coś takiego, więc trzeba przejść będzie stąd i zakończyć na pojedynczym paralecie. Daleko trochę. Jak długo spędzimy czasu na tym levelu? Nie wiadomo. Może Maciek już przejdzie ten level, a ja na tym zostanę. Prawie to masz. Nie jest liczone, no. No. Chodzenie po poręczach dla mnie jest takie mocno gimnastyczne. Zaliczony level drugi. Widzicie, o co chodzi w kalistenice? Na pewnym etapie takie rzeczy będą dla was rozgrzewką. Tylko wy musicie trochę czasu pospędzać na tym poziomie 0, 1, 2, aż dojdziecie do takiego skilla w handstandzie, że to będzie dla was rozgrzewką. Kalistenika jest bardzo fajna, daje bardzo dużo możliwości rozwoju i ścieżek rozwoju. Nie ruszymy dalej, jeżeli nie przejdziesz tego toru. 20 sekund. 4, 5, 7, 8, 20. Wiecie, to nie jest tak, że ja powiedziałem sobie, że to jest level drugi i tak już jest. Nie, no tak sobie wymyśliliśmy, że w dzisiejszego dnia dzisiejsza gra będzie miała takie poziomy. To jest poziom drugi. Jest, ale zaliczone. Dobra, drodzy widzowie, poziom trzeci został ustalony przez Game Masterów na takie coś. Jeszcze nie wiem, co to ma na celu. Chyba ma na celu wejście, zejście, że wchodzimy jednak. Czy schodzimy? Dobra, dawaj stąd, wchodzimy na to i schodzimy na to. Po prostu stąd zaczynamy i tu kończymy. No ale pytanie, czy to w ogóle jest cięższe, skoro nie zawiera tego ustawienia tutaj, nie? Podejście do przejścia levelu numer 3. Podejście pierwsze. Ajajaj. Ja to za pierwszym razem. No ja też zrobiłem za pierwszym. Nie. Jak się? Musisz zejść jeszcze po tym. Ja myślałem, że koniec. Ja nie wiedziałem, co zrobić. No to twoim zdaniem szkoda, że nie powiem. Dobrze, dobrze. Mam kurde. No. No widzisz kurde. Każdy pomyśli, że robimy nie wiadomo jakie kilometry. A tu chodzi o poziomy w grze. W grze, która się nazywa Kali School Game. Kurde. Nice. Ściąg. Zaliczony. Level up. Dobra, stworzyliśmy coś takiego. Raczej to zobaczymy, na którym levelu się zatrzymamy po prostu. No na razie wydaje mi się, że to wygląda na dosyć trudną rzecz. W każdej grze masz utrudnienia. Jakieś bossy, nie wiem, jakieś pułapki. To jesteś ty. No to sprawdźmy to. Wąsko tu jest.
Wąsko bardzo. Ej, dalej ręko gazeta. Wąsko tam jest na dwie łapki. O, taka taktyka. Paboczna. Każdy ma swoją taktykę. Paboczna. Ustaj! Paboczna. O nie, pan. No tak. Tak złapałem. Już nie było ratunku. Ciężki level, wiesz? Ciężko będzie to przebić. Nie no, żartuję, bardzo łatwo trzeba to przebić. Patrz, już to robię. Ten koleś jest niezłym bossem ogólnie, wiesz, on jest taki mięciutki. Weź i to przejdź. Nice. Się dawno skończyło z mojej strony. Ale powiem ci, że dosyć ciężkie było na końcu. Stresowałem. Kurde, co nie wiem. Jak już, już jak widzę takie coś, to ja wiem, że nie będę wiedział, gdzie jest balans, nie? Nie możesz wchodzić na ten level, skoro nie odhaczyłeś poprzedniego. To jest test. Nie możesz. W życiu warto próbować. No ale zrobimy to i zobaczymy, czy dam radę. Ja się nie spodziewałem, że to tak gładko pójdzie. Wiadomo, może troszeczkę na farta i na szybkości, ale biłota, my friend, biłota. Na tym kończymy ten odcinek, a w komentarzu napisz mi swoją propozycję toru, który mam przejść w staniu na rękach. I jeżeli ten odcinek się przyjmie, no to polecimy sobie z drugą częścią. Także zapraszam do komentowania, dawania mi wyzwań i do następnego. Jako, że zostawiliście 20 tysięcy łapek pod ostatnim filmem ze stania na rękach, dzisiaj robimy drugą część. No tak naprawdę wyszło 7 minut filmu, więc nie można was tak zostawić. Widzimy się po 2 dniach przerwy. Wczoraj ogólnie było katowanko i troszeczkę człowiek chory był. Podwyższymy sobie jeszcze troszeczkę ten level. Wymyśliłem pewien tor, który Maciej powiedział, że nie można takich torów wymyślać. A ja wymyśliłem. Nie. Człowieku, ja się na tym rękami. Dawaj, spróbuj. No. Mocne, co? No właśnie pytanie, albo skoczymy, albo jeszcze jakiś schodek, wiesz, w postaci tego, nie? Ale wejść, widzimy tutaj przepaść. Tu do góry nie wejdziesz. Ogromna przepaść. Tutaj nie wejdziesz. No to wejdź na górę. Co? No wejdź. No mówię, że ty nie wejdziesz, no tym bardziej. Nie? No wejdź nogą, no wejdź nogą. No i co, wszedłeś? Ale ręką. Dlatego jest taki zwany Grand Padano. Grand Padano. Ser, 20 kilo sera. Grana Padano. Oła! Serce zaatakuje. Musisz na to jeden grunt padano i przed tym jeden... Trochę nam zajmie czasu, no wątpię, że my go tak szybko przejdziemy. Level typu nie róbcie tego w domu. Nawet nie będziecie mieli jak tego robić w domu, tak szczerze. No ale wygląda na ciężki, no i ktoś się musi z tym zmierzyć torem. Więc chyba będę to ja. Czyli papierkami. Nie no. Ja to ten. Dobra, papierkami jak przegram to ty, a jak wygram to ty. Czy ty. W remis to ja. Technika trochę ucieknięta. Na pewno będzie ucieknięta technika, bo tutaj się nie da inaczej niż w bananie. Kolego, to nie tutaj. Dawaj, zmierz się z tym kolosem. No zmierz się z kolosem. Najcięższe, co by mnie w życiu spotkało. No nie dziwię się. Najbezpieczniejsze. Ja tu idę i wiesz, lecę na plecy. Jest tyle możliwości, z które to się może źle skończyć. Nie. To jest, wiesz, jak niebezpieczne. O kurde. Nie, ja ci nie pozwolę tego robić. Wiesz, co ty robisz? Jesteś tutaj, robisz pierwszy ruch, stoisz i kurde, nie żyjesz. Zmierzmy się z tym.
Już, kurde. Na czym polega siła wyobraźni i tego, że powiedziałem sobie w tym momencie, że to zrobię i to zrobię? Ja myślę, że to pierdolnie głupie, nie? Łatwo tak powiedzieć, jak zrobisz, to będzie, a jak nie zrobisz, to powiesz, a no nie udało się. Serio to zrobię. Ja bym chciał znać pomysłodawcę tego, bo taki siostry zje. Serio zrobię. Serio. Ja nawet nie chcę, żebyś doszedł. Ja wiesz, o bezpieczeństwo dbałem, BHP. No kurde. Witam wszystkich. Następnego dnia, wczoraj nie udało się przejść tego toru, dlatego jesteśmy tu dzisiaj. Jutro ten film ma się znaleźć na kanale, a ja nie chcę tak zostawić tego filmu, gdzie mi nie wyszło po prostu. To jest tak zwana choroba psychiczna, więc dzisiaj zobaczymy, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. No zrobię wszystko, żeby wyszło. Jeszcze wczoraj rozumiem, że mogło mnie troszeczkę trzymać po środowym rozwaleniu i takim choróbsku lekkim. Dzisiaj już się czuję o wiele lepiej niż wczoraj. Zaraz sobie ustawimy ten tor jeszcze raz i jeszcze raz go sobie spróbujemy przejść. Mamy tego kolosa. Jest lekko zmodyfikowany. Do osób, które nie będą próbowały przejść tego toru, dołącza nie kto inny jak Mateusz Zwierzyna. I nie chcesz spróbować tego kolosa? Chłopie, no tak czy siak najtrudniejszy element tutaj zostaje. No może troszeczkę schodki zostały zmodyfikowane, ale i tak dalej ciężko będzie tutaj wejść. Ty spróbuj, cwaniaku, a nie. Ja spróbuję. Pierwszy, patrz, od razu z buta tak opróbuję. Tak, żeby nie było, zobacz. Za pierwszym razem normalnie tak robię i kończymy ten odcinek cały. Nie wejdziesz. Szłaś. Czekaj, jeszcze poczekaj z tym stwierdzeniem. Polisz boksa. Nie weszłeś. Kończymy odcinek. Nie weszłeś. Odcinka, nie? Bo to musi być. Co? Kto kolejny? Kto kolejny? Ten, po kolei to wychodzi, że ty teraz. Wiesz, nie możemy więcej stopniów zrobić. Ten duży masz zrobić. Uj, 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 uj! Że sobie człowiek sam wymyślił takie kłody pod nogami i teraz weź to przejdź, nie? Od kiedy chodzenie na rękach, chodząc po schodach, jest takie ciężkie? Ogólnie podziwiam ten tor, serio. Serio, ja go podziwiam jakoś. Potrzeba nie lada... Skurwysyna, żeby się przejść. Jak to przejdzie, ten tor jest największym skurwem na tej sali. Ja to zrobię. Wieczna chwała, cześć i chwała. Albo złamany kręgosłup. Sława i chwała, Cezarze. No szkurde, ci pomogę teraz tym. To ma sens, no bo nie oszukujmy się, no trzeba jakoś to tam modyfikować, żeby to zostało przeszednięte. No szkur... No ty kur... Widać panu, że przejdzie. Myślę, w czym jest problem? Nie no, ser właśnie, no nie na ser dobrze się wchodzi. Ja myślę już o tym, a się nie mogę wspiąć. Jakbyś nie chciał przejść, tak jakbyś wskoczył. Ma być przeszednięty na rękach, tak? Spróbuj raz chociaż wejść. Poczekaj, nie? Ale czy on ma być przeszednięty na rękach? A jak było w regulaminie? Na rękach. Na rękach? Tak, myślę, że tylko na rękach. Jak przejdziesz, to dam ci dwa punkty. O kur... Blisko, nie? O! Ale powrót. Jak przejdziesz, to dam ci 2.10. Ten co robi, kur... Dobrze, kolega z poziomu zero. Próbuję tam swoich sił. No o, na grand... co? Plunge, 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 plunge. Ja wsadź kciuki do środka kółek. Kciuki. Ej. No tak, tak. No tutaj, ale wiesz jakie to jest ułatwienie? Bo tam się blokujesz. Dziwka plecz. Kiedy masz zajęcia łączone z klasą 1, a jesteś w technikum i robisz takie ciężkie zadania. Brawo, brawo! Teraz pójdę. Ta, o, wejdź od razu na ten temat. I poszedłem i wszedłem cały tor, kurczę. Się nagrało, kurczę. Tylko dlatego, że się chłop rozgrzał. Tylko dlatego, że miałeś rozgrzewkę, nie? Ogólnie speedrunuję to. Speedrun. Nie przeszkadzaj, speedrun. O, na jednej, na jednej! O, jest! Ja się boję, że on to... Ale ty nie, uważaj na poręcze! Nie uważaj na poręcze. Serio, spokojnie. Tutaj poddychaj sobie, odpocznij, człowieku.
No i dobrze, podbiegł. Ej, poczekaj, czy to może być checkpoint? O, checkpointy teraz, kurwa, za koło ty się uważasz, kurwa. Może być checkpoint. Nie. Checkpoint jest tu na dole, kurwa. I się docenisz. Ja doceniłem. Co ja zrobiłem? Tam był podlenie. Nie no, dawaj no, spróbuj sobie, zaliczyłeś pierwszą klasę. To jest palc z diabła. To pompki. Nie, kolego, ty do technikum się nie nadajesz. Widzicie, jak to jest wysoko? A jaki on jest... Symulator, mówię symulator. Się skupił. Yes. Odpocznij, człowieku. Ześlamy, kurwa, poszłam. No nie, kurwa! Uważaj, kurwa. No nie, tego nie. Uważaj. To już nie da rady. Dobrze, chodź kulki, dobrze. To jest szaleństwo dla barków. Szaleństwo. To jest szaleństwo. To chory człowiek tylko to przejdzie. Zapraszamy tutaj każdego śmiałka, który się nazywa Arturem. No wiesz, jak ten miecz wyciągali, nie? To przyjdzie taki śmiałek w końcu i na raz to tak przejdzie. Ja nie uważam, żebym dzisiaj to zrobił. Także dziękuję. Piszcie swoje wyzwanka. A my się jeszcze z tym torem zmierzymy nieraz. Powodzenia.